Siemaneczko, jestem PPTM Games. Witam was na moim gospodarstwie. Patrzę, jest skoszony. Cztery pola obkoszone. Powiem tak, słabo. Bardzo słaby plon rzepaku. Bo jesteśmy przy będzie, to mamy zaraz pokażę, ile tego mieliśmy. Bo tam jest dokładnie 16 ton 200 kg, można powiedzieć. Więc tego no, dużo nie było. Dzisiaj będziemy sobie jeździć właśnie, będziemy sobie robić akcję po rzepaku. Czekajcie sekundkę. Będziemy sobie robić akcję po rzepaku. A będziemy to robić nowym nabytkiem. Kupiliśmy ciągnik, który już mam inny zaprezentować, który już jest przygotowany pod obróbkę. Tak to można powiedzieć, no jestem, no cieszę się, 205-konne bydle. 205-konne bydle, powiecie, skąd miałeś pieniądze? A pieniążki były, proszę państwa, z ubezpieczenia, 150 tysięcy dostałem za odwagę z kadzielą. Udało się to wywalczyć, więc no, zrezygnowałem w tym momencie z odwagi kupowania. Ponę kupić sobie konia, bo już mi potrzeba. Ale z kolei przyszła talerzóweczka. Talerzóweczka Agramaszu AT40. 4-metrowa. A to jest nowa maszyna. 55 tysięcy kosztowała. A tu jest nasz piękny nowy ciągnik. Przelejem jest tymi ciągnikami, bo na wiosnę był Fendt. Teraz jest John Deere. No, coś pięknego. John Deere, jak widzicie, 7530, no kurwa, no to maszyna, jak się patrzy, ze wszystkim, z GPS-em, ze wszystkim już po całości, no bo widzę, coś się rzeknocie mi, zamykanie, otwieranie, tutaj coś, no jest coś nie tak, czy popatrzcie. Nawigacją, ze wszystkim, no koszt, ogólnie cały zestaw, jak teraz to widzicie, 325 tysięcy, no więc no nie małe pieniążki, ale no z tym się jednak liczyłem, że te pieniążki będą dobrze przeze mnie tutaj gospodarowane i no myślę, że taki zestaw jak tutaj jest, no to coś pięknego. Taką drożówkę sobie wzięliśmy z tego względu, że będę chciał częściowo już przechodzić także z pełnej aktywnej na talerzówkę, też powiem, troszeczkę chcę się cofnąć. Nie chcę się cofnąć, bo niektóre uprawy będę chciał właśnie talerzówką sobie ogarniać, a resztę właśnie będą aktywną. To jest tak przyszłościowo pomyślane. I czym tu ogarnąć? Sobie nie ukrywam. Talerzówkę już nawet szóstkę, bo no, ten koń pociągowy, no już go będzie. Pociągnie bez problemu. Ale mówię nie, no bo nie szalejemy, bo wiadomo, to jest ciągnik używany jak większość, ale myślę, że będzie zamiast na moje gospodarstwo pasowa, no to się nie ma co oszukiwać. Szczerze nie wiem, czy się tutaj gdzieś nie przycinać, czy po prostu nie cofać, nie jeździć to jakoś po kolei, nie wiem, zobaczymy jak to będzie w nawigacji wychodziło, jak będzie, tak będzie w sumie. Myślę, że źle i tak nie będzie, jak tak będzie zrobione, czy tak. Ważne, żeby tylko to było zrobione, ogarnięte. No i coś pięknego. To jest 2009 rok. To jest najstarszy, można powiedzieć, znaczy w cudzysłowie, najstarszy ciągnik kupowany za takie pieniądze. Ale powiem tak. Nieważne jest, jaki to jest rocznik. Ważne, że no, ma tych kucji konkretnie dużo. Patrzyłem na klasy, patrzyłem na jakieś inne ciągniki. No ten John Deere no, spodobał mi się konkretnie, no wszystko ma. Power shifta, wszystko elegancko, no kurwa, no, to co człowiek chciał, to w tym ciągniku teraz aktualnie ma, więc tutaj dla mnie to jest zbawienie. Ciągnik, pod niego przyjdzie jeszcze przyczepa, samozbierająca, już mam upatrzoną, tego proszę poczekać, aż nie ma, pójdą, już będą skończone, przyleci sobie w końcu przyczepa. Większa, bo moja ta kemperka, no już bym się, po części nie chce się już tą przyczepą robić, bo jest za mało ludzi chcą ją brać na usługi. Więc no do tego tak to jest, no przemyślany zakup. A po prostu też chcę mieć troszeczkę większy ciągnik, chciałem kupić. Mogę tak 170 koni kupić, to nie będę oszukiwał,
Pamiętam tego starego Jundiera, takiego starszego. Ale stwierdziłem, że jeśli mam dać za starego DC koła, a to jest zawigacją w tym wszystkim, bo to było oryginalnie zrobione przez gościa, bo to fabrycznie, czy fabrycznie, no wiecie, no później przez serwis, tak można powiedzieć, Jundia zakładali ten cały GPS, więc no to jest chyba praktycznie fabryczne, więc no tutaj już mnie cieszy to, jak najbardziej. Ale jest, jest kawał maszyny, co też lokalnie widzicie, też zajebiście daje radę. Tutaj wiadomo, tą tarażówką nie daje, no nie ma co robić, tak, ten John Deerek. Ale wiecie, tutaj to mówię, tarażówka to jest bardziej kupowana po to, żeby mieć właśnie bronę, w niektórych momentach wyręczyć, więc to nie jest tak źle. Jeszcze w tym cenie dostaliśmy pucek Trona 800. Z całym tym zestawem, oczywiście z wałkiem bomb, jest oczywiście ten ciągnik, no bo ja przeważnie muszę mieć podkosiarki, więc no kolejne bydle, ja mi tych ciągników no już coś sporo, bo posiadamy dwa case'y, klasa Fenda i International Ranger, bo już nawet będzie International, to już będzie trzy case'y, klas Event i aktualny teraz rządik, który jest, mówię, jak wspomniałem, największym koniem na naszym gospodarstwie, no ale to było do tego właśnie kupiony. Czekajcie, tylko chciałem zobaczyć jedną rzecz, bo mnie to o to mi chodziło, żebym sobie komfortowo to jakoś fajnie robić. No i mi to bardzo cieszy, wiadomo, nie jest to moment idealny na zakup takiego ciągnika, a powiem tak szczerze, no kiedyś w innym razie była okazja. Ciągniki naprawdę oscylują w różnych pieniążkach, od 180 do ponad 370. Mi się udało wychachmęcić, tak można powiedzieć, w pewnym sensie tak pośrednią cenę, bo 270 tysięcy za ten ciągnik, to mi się zdaje, że jest adekwatny, że z takim wyposażeniem i co dla mnie jest najlepsze, ma fanfarki zrobione. A to, że to bardziej piesem tak no, wyrównam sobie po prostu, bo tu mówię, to jest odcinek, który bardziej jest tak powiem, bardziej pogadankowym niż prezentującym tak typowo, no ale mówię, no ja jestem podjarany tym ciągnikiem, myślę, że dostanie te sprzęty, które tak myślę, że dostanie, no to w ogóle tu będzie petardino, więc luks mi pasuje. Tak, mam 50 tysięcy na koncie, ja tych pieniążków już nie ruszam, wiadomo, mógłbym spłacić częściowo kredyt, ale na razie go nie robię. Tak spłaciliśmy w poprzednim odcinku dwa kredyty, no chyba zostało, tam to było 150 tysięcy kredytu, jak nie mylę się, całościowo, płacone. Czekajcie, tak to się powinno ciężko ustawić wszystko, więc tak to poszło w miarę adekwatnie do tego. Te pieniążki poszły, ale widzicie, dostaliśmy przelew z ubezpieczalni za 50 tysięcy. Myślę, że będzie więcej, bo tak mówili, że tam po 200 powinno być. No niestety tyle się nie dało. Udało się chociaż te 150 tysięcy wywalczyć. Chociaż to jest dobrze, bo i tak się bardzo z tego cieszę, to tyle chociaż poszło. No wiecie, no to już jest na taki piękny ciągnik, jak teraz mamy, no to jest coś pięknego. Tak, podobaka będzie, będzie, ale to już będzie chyba raczej teleskopówka, taka większa używka, gdzieś na pewno gdzieś znajdę, mam taką kamerkę do kupienia. Tylko myślę właśnie, czy nad kamerem, czy kupić coś innego, no bo tego jeszcze też dokładnie nie wiem, nie będę oszukiwał, nie będę tej mąkitów wciskał, jaka tu może być właśnie ładowarka, no bo sam jeszcze dokładnie nie wiem. Mam opcje dwie. Mam Merlo do kupienia za 130 i mam chyba kamerę za 160. I tak się właśnie zastanawiam teraz, którą z tych opcji sobie po prostu wybrać, która będzie mi bardziej pasowała. A to wiadomo, to już na jesień pod oborniki, pod żyta, pod księżyta, pszenicę itp. itd. Więc na pewno to wleci, więc myślę, że w przyszłym miesiącu to już będzie zakupione. Taki mam zamiar.
Wiadomo, jeszcze krowy w przyszłym miesiącu będą już też musiały wlecieć, więc mamy trochę tych wydatków, ale tak na pewno jeszcze musimy ogarnąć sobie sianokosy, bo dzisiaj miał być sianokosy, miałem sprawdzać sobie go starożytny, ten piękny ciągnik z kosiakami, no ale powiem tak szczerze, no 200 koni, takie talerzówki, przepraszam, do tych kosiarek, no to jest trochę bez sensu. Szkoda mi się te sipy. Nie wiem dokładnie co na te kosiarki. No mało właśnie. No to są jedna szybka, druga boczna. No to tam i tak nie ma szału, żeby tam brać i przypalać paliwo takim ciągnikiem. Wiadomo, tutaj też powiecie ktoś, że przypalam paliwo tym ciągnikiem. No tak, to też nie tak, ale muszę go sprawdzić, bo no w takiej skrzyni mam tylko klasa. Klas mi się sprawdza. No teraz mam taką podobną skrzynię. Wiecie, to nie jest jeden do jednego, no ale no tutaj już mam też fajną robotkę. Mówię, patrzyłem nad różnymi ciągnikami. Ten mi się strasznie podobał, nie ukrywam, bo szepnę takiego. Tylko chyba 215, ten ma 205 koni, więc 10 koni różnica, potem 20 koni, bo dokładnie różnicy nie było. I mi się właśnie spodobał ten, jak ja to nim mówiłem. Chyba bezorkowcem, jak się nie mylę, tak u niego, bez nagrywek. Właśnie tego też od niego miałem, od tego szefa, miałem dużo. Maszyn przetestowanego też umiejętny bezrokowiec też wleciał wtedy. Ale powiem tak szczerze, pod typowo tego bezrokowca on będzie i tak miał co robić. Moim zdaniem te 3 metry, niby to jest 3 metry tylko. No piachach. Ale powiem szczerze, no jeśli naprawdę będę chciał go tak typowo, głęboko wsadzić, raz się poci. Tu już myślę, zdaje, że będzie w sam raz wszystko ciągnie. Na głęboko będzie można troszkę nawet szybciej pociągnąć, bo to jest 205 koni. Mówię, liczyłem takie 215, te 225 nawet koni, trzeba modelowo szukać, ale to już ciężko znaleźć mi było. Akurat takiego będę mógł podkręcić prawdopodobnie. Problem się szefa, czy podjechał, znaczy byłego szefa, a dobrego mojego znajomego, by podjechał, czy była taka możliwość sprawdzenia przez niego, no bo on naprawdę przymiot tych ciągników ma i wie co ma. I czy jest taka możliwość podkręcenia tego ciągnika na te wspomniane 225 koni bodajże, jeśli by było, bez jakiejś, wiecie, większej ingerencji. Wszystko. Ale podejrzewam, że będę skłonny podkręcić go do 225 koni, ale podejrzewam, że to też będzie mi troszeczkę kosztowało. Nie wiem ile, ale na razie mamy te 200, plus ciągnik powyżej 200 koni, tak to można powiedzieć. Więc, o, już się zapisałem właśnie na troszeczkę, więc to troszeczkę mnie drażni, ale to już tam nic. Więc tutaj i tak jest człowiek na przodu, jakby nie było. Duży przeskok po 40 koni do... Tak, 40 koni mamy więcej niż nasz największy aktualny koń. Więc, bo tak liczyłem, no 185 koni kupić, 180, 170, ale tu mówię, to już nie jest taki duży przeskok. A musi być przeskok tych ciągników. Nie mówię, że takie ciągniki nie będą. No bo tak szczerze patrząc, myślę nad sprzedażą dwóch ciągników aktualnie. Ewentualnie, jeśli skupuję zgodnie z panem, po wypowiedzeniem tych dwóch silników na drugie gospodarstwo. No mówię o drugim gospodarstwie cały czas. Nie ukrywam tego, ale wiecie, no tutaj chciałem w tym momencie iść w tę maszynę jeszcze, ten ciągnik, z tą talerzówką, po to, żeby chyba zakończyć na razie jakiś etap zakupu ciągników, bo myślę, że na tym etapie mamy no 6 ciągników, co ja jestem sam, to i tak jest za moim zdaniem sporo ciągników, więc na razie 6 ciągników prawdopodobnie będzie, ewentualnie będzie 5, bo też 5 albo 4, zobaczymy, może tam będzie, że sprzedam 2 i kupię kolejny. Coś innego, bo nie ukrywam, Internationala, którego posiadam paszałozu, chciałem go wymienić, bo tam jest 66 koni, tam jest troszeczkę przymały ciągnik. I tak sobie stwierdziłem, czy to paszałozu nie lepiej mi zapomnieć tego Internationala, przepraszam, nie Internationala, tylko Case'a 51 40, który praktycznie można powiedzieć jest moim głównym, co ma jeszcze nie patrząc, chyba moim głównym ciągnikiem, bo on lata w prasie, lata w pługu, lata w paru ładnych jeszcze maszynkach.
Ale teraz myślę, że po zakupie tego ciągnika właśnie to się zmieni. Że zostanie tylko klas, węd i klas, węd i właśnie John Deere. Bo ja tego fenda też, kurwa, szczerze, zastanawiam się nad sprzedażą. Wiem, kupiłem go na wiosnę, ale to, co już miałem zrobić, powiem tak, nie siadł mi. Nie ukrywam, nie siadł mi ten pęd. Dźwięki ma fajne, wszystko ma fajne, ale nie siadł mi. To już nie będę oszukiwał. Nie będę się mnie jebał, tak powiem. No nie siadł mi po prostu, tak jakbym to sobie oczekiwał. Więc prawdopodobnie ten pęd pójdzie na sprzedaż, ale nie w tym roku, jeszcze go przemęczę, bo jednak trochę kasy wpakowaliśmy w tego fenda. I myślę, że w przyszłym roku. Gdzieś na jesieni, na zimę. Jeszcze go będzie sprzedawać. A Internationala teraz pewnie. No Internationala 40 mogę liczyć, bo jest poprawiony. Jest to bym chciał powiedzieć. Popielniczyło się. Ale jest zrobiony. Troszeczkę tam silnik był trochę pogrzebany. Więc teraz będzie można jeszcze innych sprzedać. Myślę, że 80-konny chyba, przepraszam, chyba on jest. Będzie mógł właśnie iść do sprzedania, bo i tak. Patrząc, ja mam troszeczkę bardziej ambitny plan w tym momencie na gospodarstwie. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Mogliby nawet tam teraz na drugie gospodarstwo, ten paszowóz mały idzie tam, bo tam jest 30 krok będzie. 60-40, coś tam chcę zobaczyć, jeszcze też ile mi się uda tam po prostu wcisnąć te budynki. A tu będzie na pewno jakiś krokietny paszowóz, tak 17 do 22, myślę, 20. 6 metrów sześciennych już, no bo jednak nie oszukujmy, przy takiej ilości bydła, które aktualnie posiadam, to jest, no ten paszowóz jest za mały. No dobra, teraz tak sobie myślę, jak tutaj sobie oblecieć, ale chyba teraz pojedziemy sobie od tej strony. No fajnie, tu to wszystkie te pola to trochę nie pod GPS-a są, ale dobra, jak już tutaj sobie zrobimy, tutaj pojedziemy sobie raz przy razie. Tutaj to będzie prawdopodobnie zostawione aż do wiosny, ewentualnie będzie tutaj ogarnięte poplony nasze, znaczy to ono będzie ogarnięte i wtedy będzie wszystko wiadomo, czy coś tutaj będziemy ogarniać na szybko. Teraz wiecie, talerzuję, bo talerzuję, nie ukrywam, bo chcę tutaj tą sieczkę, tak powiem, poogarniać, żeby też miały to ręce i nogi. I jak to wyjdzie, to zobaczymy. Czy to będzie ładnie, czy będzie źle zrobione. To już tam już nie wnikam, bo talerzówka ten tak ładnie zagarnie, a jeśli co do czego, to przejadę sobie bronią aktywną, jeszcze tu przerobię i będzie można sobie bezrokowo ogarniać temat siewu żyta. Bo jak wspomniałem, będę musiał trochę pomyśleć teraz, gdzie co będę siał, z tego względu, że boję się troszeczkę o bój nasób paszowy. I podejrzewam, że tu teraz będzie wszystko miało mieć miejsce w temacie ozimin, czyli pszenica, żyto, naziano, pszenica, żyto itd. itd. No to muszę sobie już planować, co będzie, a pod na wiosnę trzeba będzie zasiać żyto, z tego względu, że muszę tej paszy mieć od groma. Boję się, że tej kukurydzy może mi nie stracić, mimo że mam coś dwa. Wydaje mi się konkretne połacie, ale wolę nie ryzykować. I pewnie zasieję sobie dość sporą ilość żyta. Patrzyłem, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, bo tamtym roku to robiliśmy, mi się udało w lipcu teraz zasiać, właśnie, po zbożach, po kukurydze, owies, przepraszam, tak dobrze powiedziałem, kukurydze, owies, soję. Nie wiem, czy słonecznik nie będzie. Słonecznik oczywiście. To się zastanawiam ogólnie nad tym, że właśnie żyto zasiać w lipcu. Ewentualnie taki moment, który będę mógł lipiec, sierpień. Bo wiem, że maca już będzie można te żyto sobie kosić. Właśnie na kiszonkę. I tak chcemy będzie po prostu zrobić, żeby... No szykujemy się. Bydła jest. Paszy trzeba. Ja w tym miejscu, w tym momencie się troszeczkę obawiam, że tej paszy może mi nie starczyć.
Poplony gdzieś tam pod połową na pewno też będą nasiane, bo pod ekoschemat, więc na pewno tam gdzieś to będzie zorganizowane. Prawdopodobnie poplony będą po słoneczniku, prawdopodobnie, bo nie wiem, jak wygląda sytuacja ze zbiorem słonecznika. Słonecznik, chwileczkę. Ja ściąłem go w kwietniu, tak? Więc to jest październik, być może listopad, w zależności jak to dojdzie miesiącami, jak to się uga. O, widzę, że już się pewnie skręciło. Jak to się miesiącami ogarnie. To będzie w listopadzie, no w listopadzie tylko i wyłącznie poplądy. Tak myślę, że jeśli też ciężko mi stwierdzić, bo jeśli będę chciał poplony siać, to ziarnówka myślę, że też powinna być w październiku kukurydza. Wtedy po kukurydzach będą poplony siane pod, znaczy poplony będą siane pod wiosenne. Więc to trochę tej roboty będzie. No, trzeba trochę to rozplanować to wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Jednak trochę hektar posiadamy, jakby nie było. Chociaż dla mnie jest cały czas mała. Widzieliście, na dwa odcinki temu kupowaliśmy właśnie ziemię. W tamtym poprzednim odcinku spłaciliśmy już tej ziemi. A wiadomo, już patrzę, że w tych momentach ja mam już jeszcze mało ziemi, ale z drugiej strony też patrzę, jak widzicie, po mojej lewicy. To jest moje pole z owsem. No, upysygnałem, ale chyba coś się nie tak podziało. I no, chwasty są. No teraz wiadomo, ja już nie będę wjeżdżał, nie będę żnął pajaca w lipcu i pyskał. Po prostu już co z tego się uda zebrać, to się zbierze. I tyle w temacie, tak to można powiedzieć. Nie będę płakał, że mam zachwaszczony ten owiec. Będzie ukrywam, mam. Nie wszystko idzie tak, jakby się chciało. Ale czy to jest aż powód do smutku, czy do jakiejś tutaj płaczu? Nie. Po prostu bierze się go zachwaszczonego, mam swój kombajn, tam jakoś sobie go przeczyszczę. Nie wiem, i postawię, nie wiem, kurwa, sobie, nie wiem, pod co. Pod kolejny zasiew, może go wtedy wyczyszczę. Bo ci może się uda to zrobić i może wtedy będzie dobrze. Nie wiem, zobaczymy. Tego nie mogę stwierdzić. A dzień dzisiejszy, bo jeszcze go po prostu nie zabraliśmy, może się uda go tam wyczyścić, obczyścić, tak powiem. I powinno też być może, powtarzam, być może udatować go i wykorzystać go, czy to nawet w sposób proszowy. Może wezmę sobie ten owies, zadzwonię do mobilnego siutownika, tak jak to powiem, mobilnej mieszalni i może to siutują dla cielaków, może na ten miesiąc, dwa miesiące powinno starczyć. Więc tutaj tak moje ciało już pomyśleć, przepraszam. Ale no i pokaż, nie ma co. Na razie nawet to jest, mówię, słoma, ciano, kukurydza, bo z tego mam główny profit, z tego względu, że mam no jednak z tego moje bydło korzysta najwięcej. Dobra, nie przedłużam. Jeśli taki wam się nowy nabytczek spodobał i odcinaczek, zachęcam do stawienia łapeczki w górę, komentarza i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.